dzień gramy z Bubim w tego Outlasta. Ostatnio, w sumie graliśmy ten jeden dzień tylko, nie? Ale na pewno jeszcze zagramy. Ale pewnie nie będzie już tego na YouTubie ani nigdzie. Wątpię. To było tak for fun, bo Lisicki zapytał, czy będzie na YouTubie, a czy będzie stream, nie? Więc no, więc poszło na streamy. Nie patrzyłem na czat, ani trochę. Czy ja złożę twojej mamie życzenia? Mordo, daj mi ją na Discorda. Ja złożę. Twoja mama pewnie jest w wieku niewiele wyższym niż ja, więc... Aha, nie patrzę na czat, nie szanuję. Właśnie o to chodzi, kurwa, że patrzyłem na czat. I przez to nie patrzyłem na to, że... Teraz nie patrzyłem, a i tak wszedłem, kurwa, w dół. Klikałem przycisk, klikałem. Za 20 PSC. Nie wiem, czym jest PSC. Pozdrawiam swoją mamę. Mordo, Navarro. Mamo Navarro. Mamo Navarro, pozdrawiam serdecznie. Zdrówka, szczęścia, pomyślności. Żeby synek wyszedł, kurwa, na normalnego człowieka. Nie tak jak Remczak, jakiś zjebany zjeb. Okej? Okay? Rozumiemy się? Teraz zejdę normalnie. Pięknie. A pay safe card, okej. Okay. 17 różnicy, ej. To w moim typie jest twoja mama. Ja mówiłem, że dla mnie... Plus 7 i minus 7 to jest ciągle in range, nie? In range. 4-3 w tym roku, ojej. A, to widzę, że twoja mama starszych lubi, no to nie. No nie, tą lepą zawsze mnie trafi. To jest ten pięcioatakowy atak. To jest jebnięcie mordą. Podwójne! Podwójne jebnięcie mordą. Pięcioatakowy atak, tak. Czy lubię młodszych? Młodsze. Jak najbardziej. Ja mówiłem jakiś czas temu, nie? Że według... Jak mam trzy dychy, nie miałbym problemu się związać z kobietą, która jest ode mnie 7 lat starsza albo 7 lat młodsza. Tak mi się wydaje, że to jest dla mnie taka granica, że 7 lat, czyli 23 albo 37, to brzmi rozsądne. A co mi da szanse przeżycia większe? To na pewno. I weźmy Chlorandi. Nie idziemy w ogóle w damage, idziemy tylko w to, żeby pobić się chwilkę, żeby nie umrzeć. Zobaczymy, jak wyjdzie. Czy chcę twoją kuzykę? W białym soku, nie, jak jest z białego soku, to nie chcę. To nie, odpada całkowicie. Apagę. 7 lat to git, potwierdzam. Martyna jest od ciebie młodsza o 7 lat? Idealnie? Serio? Nawet nie wiedziałem. Znaczy nigdy nie liczyłem tego. Ale no, anyway. I też do tego, idealnie. Szkoda, że nie 2137 przedział. Ojej. Nie wyjdzie rasizm. Kuzyn 24-letniego. Ja wolę kobiety jednak. Wolę... jak są piersi, jest dziura. Nie wiem, czy mam przeprosić, czy nie. Ała, okej. Z tym buildem pierścieni mnie nie one-shotuje. Oprócz szarży. Chyba odjąłem, nie? Więc muszę dodać jeden więcej. Kurwy syn. Fuck, a miałem nadzieję. Satuo, dla ciebie zawsze mogę być, wiesz, dostępny. Tylko musisz przyjechać z Irlandii. Proszę o klanad? Czym jest klanad? Jakaś dziura zawsze się znajdzie. Dig a hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. O Jezu, to dla ciebie ostatni, nie? Stary, bo śmieszna sprawa. Akurat będę w Polsce. Ej, Setuo, tak szczerze, jak będziesz w Polsce, weź mnie i Bulbiego zaproś na picie piwa. Mordo, tyle ile my godzin w grze komputerowej jakiejkolwiek spędziliśmy, w robocie mogę sobie nawet wziąć 2 miesiące bezpłatnego wolnego. Bezpłatnego trochę boli, nie? Ale jakbyś był, kurwa, w Polsce, kurwa. Minimum 2 tygodnie, max 2 miesiące. Znaczy, bezpłatne wolne boli, bo bezpłatne, nie? Ale ja bym się sobą napił. No nie. Okej, gryzienie zawsze jest podwójne. Kurwa, ta szarża. Za każdym razem szarża mnie zabija. Ej, ty z tyłu w ogóle ten, widziałeś Bulbiego na żywo kiedykolwiek? Albo Piotrusia? Czy nie? Bo ja Bulbiego tak, ale ciebie ani Piotrusia nie. Jakbyśmy się, kurwa, z Piotrusiem i z tobą spotkali
gdziekolwiek, nawet na końcu świata. Ja bym był tak szczęśliwy. Nie, kurwa stary, naprawdę, nie widziałem nikogo z was. Czy pokonam dzisiaj tego Midira? Tak! Daj mi jeszcze 5 minut! Możemy się spotkać w Łodzi, żeby jeszcze uzyw był. Halo, Meder? Mediterranean? I tak mnie szarżą zabije, nie? Ja nie widzę, kurwa. Po czym poznać, kiedy szarże robi? Naprawdę. Jeśli ktoś ma jakiś tip, żebym wiedział, że Paweł, jak on, nie wiem, kurwa, podnosi prawą brew, to wtedy robi szarże. Bo ja nie wiem. Cofa się chyba. Okej, okej. Likujesz zamieszkanie, uzywa? No to, że jest łódź, kurwa, łódź jest ogromna. Łódź jest ogromna. Naprawdę. Jak już się spotykacie, to wyjmijmy salkę i zrób mi to z widzami, easy. Wiesz co, znaczy mi to z widzami to brzmi trochę, kurwa, w chuj cringe'owo, bądźmy szczerzy. Ale wiem, że mimo tego, że jest wiele osób niepełnoletnich, których bym nie chciał, szczerze, nie chciałbym na jakimkolwiek micie, to no, jakbyś ty był Podol i jeszcze parę innych osób, które są dorosłe, to jest najważniejsze, które są dorosłe, odpowiedzialne za siebie, to nie miałbym problemu, nie wiem. Mogę zdjęcie ja fan, tak. Zdjęcie Pindola, cofa się troszkę i potem robi dash. Kurde, cofa się. Spróbuję to oczkami wyhaczyć, ale... No bo z tym buildem, z tym pierśniami, to mi daje HP, to mi daje zmniejszenie damage'u przy przyjmowaniu damage'u. Większościami ataków mnie nie one-shotuje, nie? Ale szarża ciągle jest, ojej, szarża jest ciągle zła. Charge is bad. Mid plus 18 podczas eventu po weryfikacji zawodowym w kamerce. Znaczy, no, ja domyślam się często po czacie, kto ma 18. Pewnie nie mam racji zawsze, ale zapewne w większości przypadków mam rację. Kto ma? Ciekaw, czy byś zgadł? Akurat z tobą, Navarro, mam problem. Jeśli miałbym być szczery. Bo ty, Navarro, znasz Uzywa. Nie wiem, czy znasz go IRL, czy nie. Jeśli znałbyś go IRL, a z tego, co widzę po waszych kontaktach na Twitchu, to znacie się dobrze, co najmniej, więc zakładałbym, że jesteś w podobnym wieku jak Uzyw, a wiem, że Uzyw ma chyba 25 lat, z tego co rozumiem. Około, może się mylę, ale jest pełnoletni, ale może się całkowicie mylę. A po tym, jak piszesz, wydajesz się być normalny, że tak powiem, powyżej 18, tak bym strzelał. X-Range Thinking, tak, to jest taki, jak to było? Ten taki teges? CSI? Widzowie poniżej 18 musieliby przyjść z rodzicami, nie. Widzów poniżej 18 bym w ogóle nie wpuścił. Ja boję się tych ludzi. Boję się tych ludzi. Nie każdego z osobna, ale jako społeczności. Lag, tak, mózgu. Lag mózgu. Na tym monitorze wyskoczyło X-Ray szlak, a na tym nie. Teraz dopiero wyskoczyło X-Ray szlak. Halo? To był naprawdę prawdziwy lag. Okej, zwalam tą śmierć. Dałem śmierć, czy nie? Na laga. It is very hard. Halo? Czekaj, to nie... Paweł. Ja wiem, że wypiłeś więcej niż zazwyczaj. Gdzie ja, kurwa, jestem? Aaa. Ściana. Ściana! To nie ta ściana. To jest ta ściana. Czy wyślę zdjęcie bez koszulki? Nie. Nie. Ani trochę. Nie wyślę zdjęcia bez koszulki, ani w koszulce. Nie wyślę żadnego zdjęcia. How about that? Dobra, nie umrzeć, to jest cel. Jak się cofa, to się przyglądam. Cofnął się? Okej. Nawet mnie nie zabił nasz strzała, to było dziwne. Ale cofnął się rzeczywiście. Podwójny gryz. Pamiętałem, ale zjebałem rola. Laguje ci? Halo? Straciłem trochę klatek, to prawda. Straciłem 1500 klatek. Nie wiem kiedy, ale no. Były lagi przez chwilę rzeczywiście. Bilety do Polski 30 euro, a z powrotem 120. Ała. To jest jakieś 700 zł? 800?
To boli, to boli. Ciężko uciec z tego waszego pierdolnika. Prawda. Mam zdjęcie, kiedy mnie pozwoli faka i nie pokażę nikomu. Ale to z tego, z... no. Wózka widłowego. To powiem ci, jeśli masz to zdjęcie jeszcze, nawet ja go nie mam. O kurwy syn. W koszulce Norda, tak, czyli to jest z tej nocy. Z nocy premiery. Ej, jak masz je, nie wiem czy na Discordzie jesteś. Remczakowym, ale jak je masz, weź je wrzuć, kurwa, proszę cię. Ja sam tych zdjęć, kurwa, nie mam. Albo weź mi na tym, na YouTubie. Fu, na... no, Facebooku, kurwa. Chciałem powiedzieć właśnie, nie wiem jak dodżować lasery. Chłopaki mnie gonią po kostkę. Ha, ha, ha. W ogóle nie śmieszne, okej? Okay? Bądźmy szczerzy, mnie to w ogóle nie bawi. Dodałem śmieć, czy nie? Dobijemy do 500, zanim ten skończę piwo, czy nie? Czy jutro będzie losowanie? Lasery na pewno kurwie do Midira. Lasery Midira są straszne. I ja pamiętam do dzisiaj, że to jest ta rzecz, z którą się mocno męczyłem. Jakbym się z nim pierwszy raz w życiu. I to tak w chuj mocno. O, nie wiem co się dzieje! Uciekaj w lewo! Siarza. Wyczułem ją! Tylko, że zrobił się jeden z moich ulubionych manewrów. Czyli taka prawdziwa po-80-ka, podczas której nie możesz zawrócić, czyli nie, że robi sobie kółeczko, tylko siup, o, 180. A, jestem kurwa taką pizdą, nie mogę zrobić 180. Muszę zatrzymać się w miejscu. O, to jest to. To jest to, na co ja narzekałem wiele razy już. Zawsze. W każdej grze soulsowej. Idziemy jeszcze raz. Skillishu, prawda. 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 Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, bo to jest skillishu. Jednego kurczaka pokonałeś, tego nie pokonasz? Kurwa. W końcu pokonam. Nie wiem kiedy. Nie wiem, ile mi to zajmie. Ale ja kurczaki, to nie tutaj. Pokonuję, kurwa, na co dzień. Czekaj, gdzie ja jestem? Halo? Stop! Już jest źle, jest źle. Już jest źle, bo ja, no... To nie tu, to z tej strony jest Paweł. Wiecie co? Może pójdźmy spać wszyscy. Otrzymaj mi piwo. Ja w domu jestem, kurwa. To najlepsze. Znaczy, najlepsze albo najgorsze. Ale no, żeby tak pięć żuberków, takie efekty. I piątego dopiero kończę, kurwa, no. Słuchaj, nie każdy ma... prawe, okej? Okej, to było cofnięcie się. Te jego... skoki w tył, znaczy ogólnie szarże, będą największym rakiem tej walki. Szarża. Szarża, szmato. Paweł, o czym chcesz? Czekaj, co? Możesz zadzwonić po lekarzy? Proszę zadzwonić po lekarza i powiedzieć mu: panie lekarzu, Paweł pije piąte piwo i potrzebuje osoby, któremu kurwa streama zedytuje na jutro, bo jemu się nie będzie chciało. Bo Paweł będzie chciał grać w World of Warcraft, bo to jest ciekawsze niż edytowanie streama. Jeśli takiego macie lekarza, ja go biorę. Teraz, w tym momencie, za free, na NFZ. Daj tego subika, a niech będzie, kurwa, co? Stać mnie. Co? Ja nie dam? Kto dostanie? Patty! Patty 420, gratuluję. Gratuluję subskrypcji. Stać mnie. Bitch. Czego by nie mówić, Midir jednak spierdala po całej arenie. Jest wiele lat świetnych na plus względem eldeńskiej krewetki? Nie, wydaje mi się, że nie. Eldeńska krewetka ma swój plus taki, że jest kurwa łatwą dziwką. Według mnie przynajmniej. Większość ataków eldeńskiej krewetki jest mega przewidywalna. A tutaj? Może ja tego nie widzę, ale krewetkę znam dużo lepiej aniżeli Midira. Come on, daj mi chwilę, kurwa, na ataki. Halo? Siódmy! Czy wiesz, siódmy, gdyby nie ty, to ja bym w tym momencie zabił tego bossa. Nie ukłamujmy się. Co wiecie? Gdyby nie ty, to ten boss byłby w tym momencie martwy, nie? Mam nadzieję, że czujesz się w tym momencie pół winny temu, że ten boss nie umarł, bo to jest twoja wina, okej? Okay? Jeszcze go krzyczał.
Nie, żartuję oczywiście. Dziękuję bardzo za suba, kurde. Nigdy się w życiu nie spodziewałem, że ludzie będą chcieli klikać pieniądze, żeby się ze mną zadawać. Zazwyczaj to moi starzy płacili, o Jezu, ludziom, żeby się ze mną zadawali, więc no... You know how it is. Na wszelki wypadek. Patera. Siup, siup. I pyk. Widziałeś? I pa, i w lewo, nie? I on nie wie, co się dzieje. Patera. Siup. Po głowie, po głowie, po głowie. W lewo. Wiadomo. Pa, patera. Fuck. 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 Ile jeszcze? Daj tę głowę. Au. Au. Pi. Pa, jeb. O nie. O nie. Kurwy syn w lewo. To było specjalnie. To było specjalnie. Płacą, żeby się z tobą kolegować. Znaczy nie, to moi starzy płacili ludziom, żeby się ze mną kolegowali. Żebym nie czuł się... Wiesz, tak jest, nie? Prawdopodobnie w tym momencie moi starzy płacą wam, żebyście wy płacili mi, żebyście się ze mną kolegowali. Czekam na szarżę. Navarro edytuje filmy Uzywowi. Już wiemy, czemu tak rzadko Uzywa filmy wychodzą. No i wszystko wie, już się domyślił chłop, no. Mamo, przestań im płacić. Proszę cię. Lasery, boję się laserów, no. Okej, okay, lasery. Lasery i szarża. Lasery i szarża to jest to, co mnie najbardziej boli. W tym momencie, nie? Moją postać przynajmniej. Bo szarże często nie wyczuję. Mimo wszystko, że wiem, że czasem się tam napina, zanim zrobi szarżę. Ale lasery? Był przelewik nagi w suby. Nie płacą wystarczająco, gdzie mogę zgłosić? Tutaj. Do mnie. Do mojej mamy. Lasery i szarża. Do spamiętania. Następny stream nie. Nie będzie żadnego sell one. To jest najgorszy challenge, jaki można sobie wymyślić. Prawie. Bo są ludzie, którzy robią SL1 bez, na przykład, wzmocnień broni. Ale to są ludzie chorzy psychicznie, okej? Okay? Ja może jestem chory psychicznie, ale nie aż taki koni. No chuja widzę. Fajne. Boję się laserów. Ruję się w laser. Znaczy, bo te lasery, wiesz, one są tam, gdzie ja, okej? Okay? On specjalnie we mnie nimi celuje. Liczę na randomizer w Eldenie? Ja też. Ja chcę randomizer w Eldenie zrobić zaraz po regenranie. Ja chcę w chuj randomizer zrobić w końcu. Tak mi era randomizer, że to jest... Ach, pani mamo Pawła? Beata ma na imię, no Beata. Mówiłem już. On dalej o niczym nie wie. Ksz, ksz. Jaki nick by miała moja mama na TTV? Pewnie Betty. Betty TTV. Zawsze jak jakieś maile zakłada, czy jakieś konta, kurwa, na Allegro, to jest Betty. Stream z moją mamą. Probably fucking never. Fuck. Fuck, 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 fuck. Czym jest regenran? Regenran, to znaczy run, podczas którego nie piję soczków, tak jak tutaj, te soczki. Nie piję ani jednego. To najwyżej nie mamy, ale wątpię. Run, który polega na tym, że takuję mocno itemy, które mi podbijają regenerację HP. Po drugie, taty, które mi podbijają regenerację HP, znaczy w sensie spele, czyli wiara głównie. Po trzecie, bronie, które odnawiają mi HP z każdym atakiem. Jest taka jedna broń konkretna, która nazywa się Great Stars. Nie wiem, jak się nazywa po polsku, ale Great Stars można dwie sztuki podczas jednego przejścia zdobyć. I to jest taki spoiler, że tak właśnie będziemy grać. W Eldenie, tak, w Eldenie, w Eldenie. Pograłbym w Eldena, ale mam na PS4, więc odpada? Czemu odpada? What is wrong? Kiedy streamy w basenie? Jak będę miał basen. Tak samo jak streamy w samochodzie, ała. Jak streamy w samochodzie i streamy... Nie wiem, gdzie jeszcze, ale no.
Mów tylko ile. Już wysyłam, ale co, baseny? Ale nie chodzi mi takie, wiesz, baseny jak są w tych, w szpitalach, nie? Siostro basen. Takie baseny to ja mogę mieć. Też bym zakupował jedyne, ale jestem biedny sadż. Pierdolisz. Byś na głupoty nie wydawał, to byś miał grę, kurwa. Także ma już rok, ponad. Nie pierdol, że w ciągu roku, kurwa, nie oszczędziłbyś 200 zł. Siostro basen, muszę streama zrobić, bo harmonogram, oczywiście, że tak. W randomizer, okej, okay. Randomizer, tak, no to kasuje gorzej, to rzeczywiście. Muszę D4 kupić, jak będzie dobre. Jak będzie chujowe, to kupię Eldena, obiecuję. Wiesz co najgorsze? Że prawdopodobnie Diablo 4 będzie fajne przez pierwsze pół roku, po czym się zjebie. Tak strzelam. Chciałbym nie mieć racji. Chciałbym, naprawdę bym chciał w chuj nie mieć racji. Żeby okazało się, że Diablo będzie zawsze fajne. Ale wątpię. Kurde, ciężko między... Jak dostanę w ryj, przeżyję. Ciężko znaleźć chwilę, żeby się podleczyć. To jest złe. Znaczy jak Warcraft? No, znaczy w WoWie wyczujesz, że WoW jest zły po pierwszym patchu większym, nie? W każdym dodatku. Tak mi się wydaje. Wiele są ligi, jak w POE, więc chyba od tego zależy. Tak, znaczy... Będą sezony, nie? Tak jak były w trójce. Z tym, że pytanie, jakie je poprowadzą. Jeśli będzie tak jak w POE na przykład, bo POE fajnie robi sezony, nie? Znaczy ligi. Że w POE często... Znaczy ja nie znam się w chuj, od razu mówię. Ale POE masz tak, że wchodzi liga nowa i jest takie coś, że masz nowy system czegoś tam. I to jest fajne. Teoretycznie, bo ma to swoje minusy. Jest nowy system, jest nowe coś tam fajnie się ubiera i tak dalej. Jest dość chujowa. Ale właśnie, bo minusem jest próg wejścia dla nowych ludzi. Bo w POE jest takie coś, że z tego co ja rozumiem, jako człowiek, który grał w POE dwa razy w życiu przez jakieś łącznie 20 godzin pewnie, odpalasz ligę, grasz, przechodzisz, wbijesz maksymalny level czy coś tam, przechodzisz fabułę i masz takie okej, okay, mam system tego i tego. Od czego kurwa zacząć? Okej, okay, zacznę od tego, że pierdolę tę grę. Tak wyglądały każde moje sezony w POE. Mi się nie chce. Nie chce mi się w chuj grać w POE w momencie, kiedy kurwa jest tyle sezonów, tyle różnych dziwnych mechanik, które jak grałem pół roku temu, tego nie było. Ale teraz są trzy nowe mechaniki i musisz je poznać. I mam tak, zacząłem od map, zagramy się na uczę. Nie, mnie tak POE nudzi. Nie mogę. Znaczy, ja widziałem, nie chcę grać w POE. Nie chcę grać w POE. Grałem w POE w chuj. 20 godzin całe, czy poczekaj. Mam na Steamie w ogóle? Chyba ja grałem poza Steamem. Path of Exile. 14,5 godziny. Czyli to jest moje drugie podejście, bo wtedy grałem na Steamie. A pierwszy raz grałem poza Steamem, w sensie nie wiem, czy POE dalej ma swój własny launcher, czy już nie ma. Na Steamie mam 14,5 godziny. Normalnie grałem pierwszy raz ileś tam. Mi się nie chce. Mnie boli to, że jak gram sam, jako nubek, bądźmy szczerzy, jako nubek, który sam sobie leveluje, robi sobie questy, jest fajnie, taki typowy kurwa casual, okej? Okay? Bądźmy szczerzy. Jako typowy casual, ta gra jest w chuj wolna. Jest w chuj drewniana. Z drugiej strony włączam sobie streama jakiegoś prosa i on chodzi i wszystko umiera. U mnie jest black, u niego jest white. I jest taki w chuj kontrast. Nie widzę przejścia między kontrastami. I ja lubię klikać, mimo wszystko. Ja lubię klikać. Nienawidzę kurwa jak widzę buildy, które chodzą i wszystko umiera. To jest dla mnie tak kurwa nudne, że to jest straszne. Nienawidzę nie klikać. Nieklikanie jest nudne. Jeśli chodzisz i wszystko umiera samo, to jest zagraj sobie kurwa w Tower of Fantasy. Zagraj, nie wiem, Genshin ma jakiś tam autoplay czy nie. Czy kurwa Honkai, czy inne gówna. Zagraj sobie w autoplay, zagraj sobie w Riot Shadow Legends. Masz normalne buildy. Ale jakie buildy są w mecie? Jakie buildy są w mecie? To mi powiedz. Bo to mnie zastanawia. Mogę grać normalnym buildem, ale jaki build jest w mecie? To mi powiedz. Jeśli chcę być top of the top, najlepszy, czym gram? Buildem, gdzie się klika?
czy buildem, gdzie kurwa samo się giga i umiera wszystko. Jak grasz casual, to nie potrzebujesz matowego. Metowego, prawda, ale jak chcę. Mam takie coś w sobie, że chcę być the best of the best. Kim gram? Jaką postacią? Nie dojdziesz do Tornado Shota? Być może nie wiem czym to jest nawet. Ale jaki jest meta build? Nie mówię top of the top of the top of the top, czyli 0.1%, ale czym gra 1%? Ten 1%, który robi wszystko. Napisałem ci wyżej. Ale mówi, że nie ma opcji, żebym grał Tornado Shotem. Bo większość rzeczy, które ja widzę w POE, to są buildy, gdzie się chodzi i wszystko umiera. Dosłownie. I jest syf na ekranie i czasem ktoś umiera tak, że najpierw umrze, a później dopiero mu HP zabierze. To są moje wspomnienia z Twitcha przynajmniej. Czy chcę streamy na Discordzie? Nie chcę. Jakbym chciał streamy z POE, to bym je oglądał, ale POE jest dla mnie kurwa nudne. Nie potrafię, ta gra mnie tak nie przekonuje, że nie mogę. Boi się, mu się podoba tak. Tak jak twoja stara. Jestem kurwa jak Jehowy, jeśli chodzi o tę grę. A jestem jak Jehowy jeśli chodzi o ateizm tej gry. O, tak powiem. Nie ciągnie mnie do POE, ani trochę. Jestem tak zniechęcony po moich dwóch próbach, że nie chce mi się. Chuj mi się nie chce. I być może to jest dlatego, że lubię gry action RPG, ale prostsze. Bo jednak POE jest w chuj skomplikowane. Jeśli nie idziesz za buildem, kurwa, który ci mówi krok po kroku co robić. W endgame'ie grasz jak łukiem. Masz mniej więcej ten sam feeling jak granie multishot DH w D3. No brzmi to okej, nie? Tylko mówię, ja nie lubię samego faktu, że w POE jest masa rzeczy, które musisz wiedzieć. I mimo, że to ty mi powiesz, że masz 1000 godzin w POE i jesteś jebanem Jehowym, fuck, który kocha tę grę, to ja poza tobą słyszałem osoby i teraz nie zmyślam, które mają po 5000 godzin i mówią, że no coś tam w POE umiem i mnie to nie zachęca do gry. Ani kurwa trochę. I wiem, że ja sam gram, powiedzmy kurwa, w Tarkowa, który działa podobnie, że ja mając, nie wiem, 1500 godzin w Tarkowie mówię, że coś tam może czasem zabije. To też nie brzmi bardzo zachęcająco dla osoby, która chce zacząć grać w tę grę, nie? I to mnie boli najbardziej. Że próg wejścia jest wyjebany w kosmos. Nie musisz wcale wiedzieć, ja mając 1K nic nie wiem. No właśnie o to mi chodzi. O to mi chodzi. Jeśli ty mając 1000 godzin w grze nic nie wiesz, to mnie nie zachęca. To mnie nie zachęca, kurwa, ani trochę. Chuj mnie to. Mnie to kurwa demotywuje. Ja wiem, że i ty, Setuo, i ty, Magman, jesteście fanatykami POE. Ale ja nie chcę. Ja chcę moje tempe Diablo 3, gdzie mam swoje rifty, gdzie mam swojego seta, mam swój build i na tym kończy się zabawa. Kurwa. Zagram jakieś Tarkowa wieża. Ja w Tarkowie strzelam do swoich, więc you know how it is. Przecież POE jest easy, tak samo kolejny kurwa, no. Mam 40 godzin każdy sezon ruchem. Mnie sama ta gra w ogóle nie jara, ani trochę. To może być całkowicie przez to, że mam bias mocny w stronę Diablo, bo to jest gra, która mnie wychowała. I to jest wielkie prawdopodobieństwo, że ja kocham Diablo przez samo to, jak mnie ta gra wychowała, nie? Jak ona mnie ukształtowała. Jak to, że do dzisiaj, kurwa, w realu nawet napierdalam demony. Codziennie. No bo muszę, nie? Wielkie laski z tytkami. Andariel. No nienawidzę. To jest poczwórne, okej. Okay. Fajnie. To jest chapnięcie podwójne. A po chapnięciu jest żyganie, okej. Okay. Wszystko kwestia gustu? Tak, to jest prawda. Dlatego mówię, w moim guście jest Diablo. W moim guście jest Diablo i każdy hater... Znaczy, wiecie, że jestem trochę biased przez to, że ja widzę, jak gracze, tacy wiecie, fanatyczni,
Poe. Ja wiem, że prawdopodobnie żaden z was nie jest jakimś fanatykiem Poe, bo gdybyście byli, to byście nie grali w Diablo. Ale jak słyszę fanatyków Poe, którzy tak strasznie się wydają o Diablo 4 na przykład, to trochę mi tam takie... Mordo, ja wiem, że grałeś w betę, ale czy ty na pewno grałeś w betę? Bo chyba ja i Saturos na pewno znamy Pijama, nie? Nie wiem, czy Magman zna Pijama, nie pamiętam. Ale Pijama ma kanał na YouTubie generalnie o Poe. Halo, jak ktoś kocha Poe, idźcie do Pijama. Pijama ma dobry content z Poe. Tak, znam i Draka też. No właśnie, Draka to wiem, że znasz. Ale właśnie słyszałem podcast Pijama z jakimś tam gościem innym. Był podcast Pijama, który jest fanatykiem Poe. I był podcast gościa, znaczy ich wspólny, gościa, który jest fanatykiem Diablo 2. Pani Diablo 2 nienawidzą Diablo 4. No bo Diablo 4 bardziej przypomina Diablo 3 niż Diablo 2. Excuse me, tak to kurwa działa, nie? I oni tak zhejtowali. Mieli parę rzeczywiście ciekawych punktów, gdzie mieli rację IMO, ale niektóre argumenty były z dupy. Nie będę spoilerować, ale jeśli chodzi o strzelanie do swoich, strzelam z ziomkiem i widzimy gościa, to się ustawiam, zacząłem na kurwie ten pajac, mój przyjaciel pizda rakieta prosto w linię strzału. Ej, to i tak dobrze jest, nie? Bo ja jak z Bulbim grałem na przykład w Tarkowa, to było tak, że byliśmy na Woodsach i na Woodsach zaraz koło Scav House'a jest Attachment House. Taka mała kurwa, taki barak z dodatkami do broni. O fuck, spadłem. I Bulbi nic nie powiedział, że do niego wchodzi. I ja mówię, ej, widzę kogoś w domku, będę strzelać, czy to ktoś z was? Cisza. Jeb głowa. One shot, oczywiście, że tak, bo jak inaczej. Nagle Bulbi mówi, kurwa, umarłem. Paweł, zajebałeś mnie. I to jest tego typu komunikacja. Że czasem, jak jest adrenalina, to się odcinasz od tego, co słyszysz. I im większa jest grupa, tym mniej słyszysz. Próg wejścia do Poe jest w chuj wysoki, zrobienie swojego builda i postaci, jak się nie znasz, jest niemożliwe słownie, więc lecisz po gajdzie i z tego się uczy. No właśnie. Znaczy wiesz, ja się bawiłem idealnie. Jeśli chodzi o przejście samej fabuły, bawiłem się zajebiście. Bo wiesz, miałem taki swój oczywiście standardowy zamysł, że ja chcę grać łucznikiem. Więc zrobiłem łucznika, zrobiłem fajny build, który strzelał do przeciwników, zabijał przeciwników i przeszedł całą kampanię. Ja byłem z siebie dumny, ale ja po tym jak to skończyłem, nie miałem w ogóle ochoty tego kontynuować, nie? To był ten problem. Ludzie grający w D2 to mentalne dziady, tak samo jak z graczami WoWa ortodoksyjnymi, którzy próbują na inne MMO. Znaczy, ludzie, którzy grają D2, to są często ludzie, którzy... Inaczej. Ludzie, którzy grają D2, ja sam kocham D2, ale też kocham D3 i też chcę pokochać D4, ale ja to ja, nie? Wiem, że są ludzie, którzy kochają D2 i mówią tylko w D2 grać, kurwa, jeśli w D4 nie będzie słów runicznych, to ja tam grę pierdolę, kurwa, bo bez słów runicznych ta gra nie istnieje. To jest złe, to jest za głęboko, to jest za dużo. Ale wiem też, że, bądźmy szczerzy, większość ludzi, którzy są graczami Poe, w dzisiejszych czasach, to są ludzie, którzy ewoluowali, no bo nie można tego inaczej powiedzieć. Poe to jest ewolucja D2, okej? Okay? Poe to jest ewolucja D2, bo tak to działa. Jeśli chcesz wyższy poziom, chcesz więcej skill ceilingu, chcesz więcej z siebie wyciągnąć i też z gry wyciągnąć, idziesz grać w Poe. Bo ta gra jest tak skomplikowana, że masz szansę się w chuj, kurwa, spełnić, kurwa, w tej grze. Ale o ile X lat temu Poe było otwarte dla nubków takich jak ja, o tyle teraz tego jest za dużo. Tego jest za dużo. Jeśli masz determinację, że tak, chcę grać w Poe, Poe jest moim powołaniem, to się nauczysz, kurwa, w tę grę grać. Oczywiście, że tak. Ale jak masz takie coś, że wiesz co, w sumie zamiast uczenia się tych 13 kurwa rzeczy, które wyszły w poprzednich sezonach, mogę włączyć Diablo. I też się dobrze bawić. Ja włączę Diablo. Mam nadzieję, że jak wyjdzie Poe 2.0, na które czekam, bo sam chętnie sprawdzę, to będzie lepiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Przecież będę grał w Diablo.
Ale w połę na pewno, nie? Połę jest fajne. Połę jest, jest fajną grą. Jeśli chcesz się w nią zagłębić. Nie wszystkie rzeczy z poprzednich są w każdej lidze. O, chyba że tak. Ale są wybierane losowo? Na przykład liga pierwsza, trzecia, siódma i trzynasta? Będą w 15, czy nie? Bo to też nie jest dobre, nie? Ale właśnie mi chodzi o sam próg wejścia. Że jest mega wysoki. Jeśli chcesz grać na właśnie tym meta levelu generalnie, nie? Bo tak jak mówiłem, ja się bawiłem cudownie jako casual. Przechodząc fabułę. Bawiłem się fajnie, fuj. Ale wiem, że jakbym chciał coś więcej, to muszę poświęcić pewnie setki godzin na Excele, żeby wszystko było zminmaksowane. Próbowałem grać w POE, jak się okazało, że mój fajniuski przyjazny build do przyjaznego grania nie jest w stanie zrobić fabuły, to jebać. Znaczy, ja swój build też podczas fabuły zmieniałem, nie? Oczywiście. Ale były rzeczy, które zawsze były, typu jakiś tam lightning weapon, że zawsze miałem uciętą manę, ale miałem zawsze damage'u więcej z prądu na przykład, nie? I to miałem przez całą grę praktycznie. Ale to, no, to było 100 lat temu. Grałem w Diablo i w POE. I za każdym razem mi się nudziło. Ale i jedno i drugie? No nie trafiłem, kurwa. Nie wiem co się dzieje w tym momencie. Umieram w tym momencie. I jedno i drugie, okej. Znaczy wiesz, może to nie jest typ gry dla ciebie. Ale dobra, ej. Mi się piwo skończyło.